No fajne są zjeżdżalnie, tor i no fajne są baseny, taka woda fajna, rzeźwiająca i no fajnie to jest. Bo jest bardzo dużo ratowników i są wody dla małych, dla średnich, dla dużych i dla dorosłych. No ja myślę dlatego, że tutaj na przykład też jest podana jaka jest głębokość i widać, nie? A na przykład w jeziorach tego nie widać. Nie ma też na niektórych jeziorach tylu ratowników, ile tutaj. Dzisiaj naprawdę szukaliśmy w internecie właśnie kąpielisk w Opolu. Jesteśmy tutaj od niedawna. I jeżeli jestem tutaj sama z dziećmi, to dla mnie jest to bardzo ważne. Ze względu na to, że wiadomo, jako rodzic zawsze jest ta odpowiedzialność i ona spoczywa oczywiście na mnie. Ale zawsze ten ratownik, który tutaj jest, tak? On daje takie poczucie dodatkowego bezpieczeństwa i myślę, że to jest dla każdego rodzica, nieważne jak dorosłe są jego dzieci, bardzo ważne. Jeżeli wyruszamy nad wodę, żeby jednak ten ratownik był w pobliżu. Też ze względu na nawet udzielenie pierwszej pomocy, bo czasami człowiek myśli, że w sytuacjach zagrożenia będzie wiedział wszystko, co zrobić, ale wiadomo, strach, panika, często właśnie paraliżują nas nawet jako rodziców i nie wiemy właśnie co zrobić. Czyli jest to dla mnie na pewno ważny faktor i cieszę się, że znaleźliśmy to tutaj w Opolu. Basen jest bardzo fajny, bardzo nam się to podoba. Na chwilę obecną mamy 6 ratowników na basenie. Na dużej nicy pilnuje nas 3, na środkowym basenie jest 1 osoba i przy zjeżdżalniach są 2 osoby. Czyli można powiedzieć, że jest tutaj bezpiecznie. Oczywiście. Pilnujemy tak bezpieczeństwo, żeby się nikt nie utopił, wszyscy się dobrze bawili. Póki co nie było żadnych takich incydentów. Znaczy ktoś sobie tam rozciął stopę czy coś, ale takich mocniejszych nie było. No właśnie, dlaczego warto wybierać taki obiekt, jakim jest właśnie basen letni Błękitna Fala? No to takie obiekty trzeba najlepiej wybrać, bo wiadomo, że ktoś zawsze patrzy na dane osoby, może uratować. A jak jest sama osoba na obiekcie niestrzeżonym, no to utopi się, nikt nie pomoże niestety i będzie katastrofa tylko. Można dziecko na jakiś staw czy kamionkę, bo tam jest głęboko, z racji tego, że ja sama nie umiem pływać, więc tutaj czuję się bezpiecznie, bo są ratownicy, no i mam ich pod kontrolą. To jest nasze ulubione miejsce, nasz odkryty basen. A po drugie, no niestety Silesia już nie ma ratowników, więc trudno, żeby tam pływać. I tak pływaliśmy zawsze z bojkami. A niestety, jak już nikogo nie ma, my mamy już swoje lata, nikt nie będzie ryzykował. Dlaczego wybrałeś akurat ten basen, a nie na przykład kąpielisko? Bo mam tutaj bliżej, dużo bliżej. Czuję się tutaj bezpiecznie, bo są ratownicy i... No i wolę tutaj niż załóżmy na kamionkach. Na pewno zjeżdżalnie i na przykład ten tor przeszkód, na takich kąpieliskach nie ma takiego czegoś, a tu jest dużo lepiej. Płacę złotówkę za własną ochronę. Wolę basen niż kąpieliska, nie lubię za bardzo piasku i po prostu jest tu ciekawiej moim zdaniem. A bezpieczniej jest? Moim zdaniem też jest bezpieczniej. No. A dlaczego jest bezpieczniej niż na takich właśnie dlaczego kąpieliskach? Bo tu jest więcej ratowników. Przyszłem tutaj z mamą, koleżanką mojej mamy, z synem koleżanki mojej mamy. Ogólnie teraz idę na tor, byłem na zjeżdżalni, mega polecam ten basen. Ten basen jest najlepszy, jest bardzo fajny, to Brzeszkut, zjeżdżalnie, tutaj tak głęboko. Moi koledzy z klasy mówią, że to nie to, że tu jest nudno i grubo się mylą. Nie wolno na przykład skakać na główkę, bo można kręgosłup złapać oraz nie można biegać, bo można się poślizgnąć do wody.